Hej, cześć, siemanko ludziska, witam was w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Chaos of Might and Magic. No i tutaj mamy już drugi scenariusz z ośmią, archipelag. Po drodze w stronę kontynentu stoi archipelag starożytny. Grupa czterech dużych wysp, z których każda rządzona jest przez innego władcę. Należy podbić wszystkich przeciwników, a tym razem są oni lepiej dowodzeni. Konieczne będą łodzie, mądrze z nich korzystaj. No i rozpoczynamy rozgrywkę. No może od razu kupimy sobie gniazdo. Z pewnością nam się przyda. Kupujemy armię dla naszego bohatera, tym razem jest to Bajok. Ale tam widziałem w tawernie, że jest Sandro do kupienia, więc na pewno go sobie zaraz wezmę. No jeszcze oczywiście może pójdę na centralny tutaj. Chcą się tam połączyć, no więc dlaczego nie? No i zwiedzamy tutaj okolice. No a tutaj kupimy już sobie Sandro, żeby nam tutaj zwiedzał nieco. Chociaż najlepszym zwiadu takiego jest właśnie barbarzyńca. Nie traci punktów ruchu na trudnym terenie, a czasami jest to bardzo przydatne. O, mamy tutaj kopalnię złota, tak? Będziemy tam musieli skoczyć. No oczywiście nie teraz, bo tak na początek to myślę, że słabo by to nam wyszło. Co bym tu mógł wziąć? Na pewno musimy kupić studnię. Studnia obowiązkowo. O, błyskawica. Nauczyłem się błyskawicy. Błyskawica na dobry początek. Myślę, że on czeka. Spotykasz niesłodnego czarnego rycerza. Po zaczętym pojedynku, zakończonym misem, rycerz w dowód szacunku wręcza ci pają pancernych rękawic. I te rękawice nam dają do plus 1 do obrony. Czyli mogą się przydać. Tutaj widzę kopalnia szarki jest. Chroniona przez mnóstwo centaurów, więc... poszedłbym teraz, ale no myślę, że byłoby słabo, jakbym przegrał. Ale dobra, co? Na sam początek oczywiście blokować tych strzelających. A, strzelać będziemy w tych po prostu. Będzie ciężko, już to widzę. Ups. Tak, głupił. Zrobiłem ucieczkę od razu. Nie, zrobiłem sobie dwojgiem, to jest styk. Zhańbiłem się troszkę. Nie no, tak słabo to mi jeszcze chyba nie poszło. Dobra. No to zakupimy sobie minotaury. Jednego właściwie minotaura. Może bym się odkuć, ale to lepiej może skoczymy jeszcze do tej kapliczki. No i tak właśnie. Ogólnie wiełki jedynka jest no byłem łatwą i taką no króciutką, składa się tylko z 8 kampanii. Wójce to wiele bardziej rozbudowane. Ja tam osobiście czekam na tyłkę.
Medulka to już w ogóle to wiem. Coś. Ups. Wrócimy się może na zamek. A ten tutaj nie idzie powalczyć z cykalami. No i jak sami widzicie, te tygodnie nam przeszły na tą kolejną gierkę. Dlatego szybko musimy to ukończyć, ponieważ tam zdobędziemy większy poziom, czy coś po prostu zdobędziemy. Dobra, chwilka. Zakupimy sobie może minotaury. Minotaury mogą nam się przydać w walce. No i cóż, idziemy tam. Tutaj mamy mnóstwo gargulców. I tutaj te centaury właśnie. Teraz już powinienem pokonać, gdyż mamy błyskawicę. No bo się dowiem. Jednak działa. Tak słabo to jest zagrałem, bo powinienem tą błyskawicę walnąć w tego najlepiej. Bo teraz ci będą mogli strzelić. Czyli słabo to. No ale zlewu ci tak wiem. No mi dodał sam wykończyć. No, jeszcze w ogóle jest dobrze. I tak wyglądał, nie wiem, właśnie jeden punkt obrażeń, więc nie wiem. Walczyliśmy o złoto, ziarki i przede wszystkim o kopalnię. Bo do zamku nam się przyda nie tylko, żeby kupić bagno, ale też smoki na przykład. Okej, tutaj mamy mnóstwo gargulców, którzy chcą się do nas przyłączyć. No to coś czuję, że to będzie dość łatwe. Dobrze, tyle mamy już zamek. Ale najpierw może przejmę tutaj sobie kopalnię. No i błyskawice oczywiście będziemy mogli użyć. Słabo, ale myślę, że jest wystarczająco na minotaury, żeby takie minotaury właśnie nie mały. Jeszcze straciłem minotaury, więc słabo. Cienko serce. Ale zyskaliśmy właśnie kopalnię złota i to jest najważniejsze. Osobiście chyba jedną taką, jeden zamek rozbuduję, bo wyspy się nie męczyć. Szybko skończyć ten scenariusz. Po prostu musimy wyeliminować wrogów. Właściwie wrogów, bo trzech mam tylko to szybko. No, gryfów jest tutaj całkiem sporo, ja już zakręć nie mam. Ooh.
No to już się zajmiemy teraz. No, jakoś tak wygrałem to. Proszę widzicie. Większe dochody miasta. No to brzmi zachęcająco. Teraz budujemy ze względu właśnie na to i zamek też na pewno nam się przyda. Tutaj kupiłem kilka jednostek, żeby po prostu pomogło to widzę. Tutaj jeszcze artefakt ten. Mapka całkiem spoko, przyprezentuję. A my musimy inwestować właśnie w Lilię Magów. No, się tutaj bardzo przyda. Wziąłem tylko, że ten numer zamiast dla i taki dawno i zamiast dla mnie. Nie wiem, teraz tutaj nie poszalajemy. Sander musi się wyuczyć. Ewidentnie. Myślę, że tutaj może zwiedzić się bez, ale nie no. Tutaj nie jest nasze zadanie. Nie zdobyć Geala. Nie będę przedłużał specjalnie po to, żeby zdobyć Geala. Ale i tak są cienkie, więc... O, ten to na hita, więc jestem zadowolony. Zobaczmy, jak sobie już... To całkiem nieźle. Mamy już troszkę złota, na pewno nam się przyda, ale było. Rozbójników zostawimy. Niech pilnują tutaj zamku. No już zamku, bo... no i tutaj mamy też laboratorium. No czyli... No bo ja tam będzie nam dostarczało pęci, które mamy 19 w sumie, więc całkiem nieźle, ale wiadomo, lepiej mieć więcej niż mniej. Gildię Magów musimy ostro zbudować przede wszystkim w tym roku. No i też Sandy tutaj nieco Aimi kupi. Ponieważ po prostu niewiele na tej Aimi. Nie powalcie. Piczki skoczymy. No i tutaj idziemy zwiedzać. No, rozbójnicy chcieli się do nas przyłączyć. No to idealnie. Nie no, 60 zł mam. No tutaj mamy kolejny zamek. Którego chyba nawet nie będę przyjmował, bo on nie potrzebuje. Chyba, że tutaj przejmie, to wtedy kończy darty. Teraz chcę się właśnie na zbudowie zamku i na kupienie Gildii Magów chyba 4, nie wiem, czy jest to 5. Ale na kupienie Gildii Magów, bo Gildia Magów mam się na błyskawicy na nie podmiany słowinko. Ale może mogę w sumie coś poatakować. Fajer Hedy, bo myślę, że na spokojnie, ja zabiję.
No i kiedy w sumie już byśmy mogli kupić na drugą sprawę, ale lepiej wziąć tutaj wszystkie pozostałe jednostki i pójść po kopalnię tutaj klejnotów. Bo dzięki tej kopalni, no wiadomo, że tak musimy kupić, no nie no. Za 2000, ale i tak opłaca się, bo wystarcza nam 1000 złota dziennie. No więc całkiem sporo. Nie no, chyba przejdziemy przez te regułce. Będzie szybciej. A tu, tak jak mówiłem, musimy skoczyć po kopalnię. W tym drugim miastem, w zamku możemy coś nieco rozbudować. Jednak, bo no, może się przydać. Żółty już tutaj krąży z tego co widzę. Łucznikami tutaj idzie, troszkę słabo. Chwila, ja tutaj w ogólnym zamku mam coś w ogóle do wykupienia, czy nic nie mam, muszę kupić
3D na pewno. 3D jedną osłonkę mogą zrobić. No i gegulce też, czemu nie? Oczywiście bierzemy tą kopalnię klejnotów. Tutaj... No w sumie cofnę się na ten zamek. Jeszcze nieco bym go tutaj rozgorał, mamy 1000 zł. Coś tam kupiłem, no. Oj, wylądował. Oczywiście go... statek i już tam popłynął, ale no nie wiem, jeszcze nieco bym się rozbudował. No chociaż tam coś kupię w tym zamku i ruszę na dobrą sprawę, nie ma co czekać. No i tak będzie nowy tydzień, więc odnowię sobie. Wszystko tutaj kupić. Troszkę tych. I może coś przechwycimy. Uda nam się może coś przechwycić. Na łódkę już od razu. Nie no, sobie też w sumie może już tutaj iść dalej, ruszyć w świat. A smoki nam troszkę jeszcze potrzebne. Ale dochód mamy całkiem niezły, więc... O, no i... Ups, troszkę ma tych rysałek. 30. Myślę, że... W regule powinien sobie pojawić, ale to... No, 29, zabił jedna rysałka, to tam, na spokojnie. I tego się obawiam właśnie. No, na całe szczęście, że mam wielkie obrażenia takie. Bo ma jeden chyba... Jeden moc. No, i jeden wielki. Obrażenia są. Płyniemy tutaj na drugą stronę przegląd. Przechwycimy może zamek, to on wtedy będzie dobrze. Na pewno. Jest też kopalnia siarek, to od razu przechwycimy. No i wylądowałem gdzieś. Nie wiem gdzie, ale jest tutaj zielony do rozwalenia. Więc na pewno go rozpykamy zaraz.
zamek, przechodzimy i może go już wyeliminujemy. Na dole. Ja tu jakąś błyskawicę mam, ale myślę, że nie warto używać. Na te wilki myślę, że... ale tutaj na górze też chyba coś widzę, dlatego pociśniemy sobie najpierw na górę, a później tam na dół. No na pewno będzie ciężej nam walczyć, bo w zamku walczy. Na początek warto zasłonić strzelających, bo to oni właśnie stanowią tutaj największą właśnie taką grozę, największy niebezpieczeństwo. Uda nam się jeszcze w tym ryku wyrobić. Jeszcze jeden. I to gargulę. Teraz wykończę. Jest dobrze. Wiedza. No, wiedza może się przydać. Błyskawice jeszcze. Świetnie. No w sumie odnowiliśmy sobie. Mamy jeszcze do kupienia ich aż 9. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to 9 jest to całkiem nieźle przecież. Tutaj możemy kupić łąkę, tutaj już nie, jeszcze nie możemy kupić. Szejki nam brakuje nieco. Ups. Tutaj jest zamek. Jak do zamku dojdziemy pierwsi, to będzie tak. Tutaj sobie tak weźmiemy, no i jeszcze zakupimy tutaj magiczny obrót. I też chyba wezmę za właśnie wielki. Smoki bym chciał zakupić. Ja co tutaj pozbieram, może coś będzie do opieki. Błyskawica w tym.
Ups! To się niezłe w bagno wpakowało. I nie wiem, czy z tego wyjdę cało. Ma 12 ogrów aż. Oni są silni, to mocno silni, bo myślę, że na strzała. Znaczy nie na strzała, ale czasami widzicie, że tego razu załatwili. Ile ja tu mam minotaurów? Nie, no w sumie mamy jeszcze swoją. Minotaurów nie jest źle. Ale to nic nie mamy poza tym w sumie. Dobra, został tylko ogon. Ryf i nasz minotaur. Minotaur niestety musi poczekać. Tutaj nasz drony rzucimy na Ryfa. Może się przyjrzeć. Jeszcze wieża nas dobija. No i już niestety poszły nam wyjechały, ale dobrze, że się przyjechałem tym może. Nie wiem, chociaż w to już nie wierzę, że uda nam się to załatwić. Teraz pojedynek jeden na jednego. On ma jeszcze wiele, to jest... 4 na 4. To jest walka nieuczciwa, bo jeszcze mam wieżę ze sobą. Kilka. To jest wyrównany poziom. Zostało nam 3. Nie, no to w sumie myślę, że jakoś sobie pojedziemy. Nie. Jest! Jaki fajny w ogóle. Jeden nam został. Kilka. Sander niech tutaj sobie spocznie w zamku. Odpocznę chwilkę. Ty ole jeszcze zakupię. Mogą się nam przydać. Tam jeszcze na dole widziałem za mną te przechwycenia. Ale chyba od razu tak nie wiem czy... Czy warto tak od razu po prostu pójść. Czy po prostu poczekać jeszcze ten jeden dzień, dwa. No, z tego co widzę, to tutaj nic ciekawego nie mam. Więc chyba żółty zer zostanie drewno. Bo już myślę, że nie ma zamku. Chociaż możemy jeszcze tutaj przejść. Niech bezdarzyńca ma tą przewagę, że... Może tak. No deptać po prostu po tym trudnym terenie. O! To się nam przyda. No i... Co? Chyba sobie zostawimy tych. A my po prostu pójdziemy z tą armią. I będzie tutaj typka. Tam czerwony widzę, że... ma w planach przechwycenie naszego zamku. I Feniksy też mamy. I to jeszcze tylko smoki nam takie zostaną do zakupienia. Ja książki nawet nie mogę. Nie no, ale ma Feniksy, to jest Feniksy. Chociaż jeden Feniks tylko jest, no to też niewiele. Męsko i przegrajamy i jak słabo powinien zostać w zamku i poczekać, a nie myśleć, że wygram i pójść po prostu na górę. Jak słabo. A oczywiście to się skończyło źle. Jeszcze Feniksy nie kupiliśmy. To już było słabo. Trzeba przechwycić ten zamek jak najszybciej. Więc
nic ten, nie, tutaj nie jest wiedza, tylko po prostu chuj. Nie no, rzucił na nas klątwę, ale to i tak mu się niezbyt przyda, zwłaszcza, że mamy tutaj zaklęcie jakieś. Nie no, jeszcze przegrywamy z nim. To będzie już kompromitacja. Nie no, 30 zostało. Jakoś tam da. I raczej nie powinien już tam zabić Viola. Uciekł. Jeszcze raz widzę, żeby tutaj ktoś uciekł. No ale chyba jednak używają tej opcji. Żółty nam krąży i też pod zamek. No nie no. Mało grupa. Ten tutaj nam się chwycił zamek. Noż w mordę, no. Co? Teraz musimy się dłużej. Tutaj nie ma bohatera, uciekł sobie zajmę, no to też niezbyt mądre. Ale my tutaj, nie, chyba mamy w sumie, no mamy tutaj błyskawicę jakąś. To ewidentnie przyspieszy. A ten gdzie tutaj się wziął? 9, mam nadzieję, że mam ten błyskawicę jeszcze jeden. No jest jeszcze. To jest zaklęcia i dzięki zaklęciom mamy pewną przewagę. Uciekł. Czyli też postąpił słabo. Tutaj może coś kupimy jeszcze. Jak nam na to fundusze pozwolą? Nie, no bohatera chyba kupię. Bo co my tutaj możemy innego zakupić? Powiedzmy tego nie tutaj. A, jeszcze książkę mu zakupię. Niech sobie zaszaleje. Oczywiście nie popełnię błędu i już się nie wybiorę. Jak zapomniałem! Ja nie mogę! Ja kalibra. No i to będzie takie przedłużanie. Thank you.
Okej. Mam jakieś uzdrowienia albo coś? Nie, mam tylko robione. Robione rzeczy. Chłopca jak do nas dojdzie, może nam coś zabrać. Niby taki chłop, ale jak jest 50, coś się jednak potrafi dodać. Nie, no w sumie jesteśmy sami na sam spokój. No, jeszcze wieżę go wykąciła, co tu się. Tylko tutaj normalnie nie pogodzę się. I musimy odzyskać zamek ojczysty, prawie że. Jeszcze nie kupi tutaj nic na specjalnie. Ja idziemy. Ciężko. A i chyba znowu ucieczka. Siadaj wąską tutaj. Nie, pogodę się właśnie. Faktem. Przedłam, co miałem innego zrobić. Jeszcze bohater nie robi. Dzisiaj siódmy dzień. Ajajaj, tutaj złota nie możemy wziąć. Czyli nam prawdopodobnie przypadnie bohater. Co zrobić? Co się ma? Tak właśnie się kończą błędy. Tutaj popełniamy w tym scenariuszu. To jest szczęście, że jest siódmy dzień i zaraz na pierwszy dzień dojdę już na dnie. Jeszcze mu nie wbiłem na zamek. Świetnie, jeszcze tutaj się nieco rozbuduję, rozgałęzi. Ajajajajajaj. Kilka mamy, chociaż nie mamy bohatera naszego. Świetnie, no ale normalnie. Idealnie. Chciałem tutaj może ruszyć dupko z tego kątu. Chociaż nie, Felicy też musi kupić. Ciekawe ile ma zamków tamten kolon. Jest tutaj coś jak Gilia Złodziei, jest tutaj. Liczba miast. Zielony, czerwony, niebieski. Zielony ma najwięcej zamków, no to coś dziwnie. Ale to wynika z tego, że zielony tutaj przejął terytorium nieco. Dobra, skrócimy o jeden zamek przynajmniej. No. I odzyskałem przynajmniej zamek.
którym zostanę już na następny ruch. A ten tutaj niech kupi sobie Feniksy. Mogą się przydać. Ciekawe mnie, czy jest tutaj zamek jakiś. Chwila, Lidia złodziej. Nie mamy tutaj też złodziejnych. Liczba zamków. Liczba zamków, liczba miast. A, bo miasto to tylko tamte ma. Ja mam najwięcej teraz zamków. Czyli komputer prawdopodobnie ma po jeden zamek. Po jeden... Tu ma jakiś zamek. Będzie żółty. Gdzie jest to jedyny tutaj? To jedyny chyba ten, gdzie może mieć ten zamek, to tam tak. Albo wsiadamy na statek i wygrzewamy w takiej kwestii. Nie wiem, zamku głównego nam nie przejmą. Do tego nie dopuścimy. 2,5 to nie. Dobra. Trzeba kupić hydy, bo są wytrzymałe. Tak z 3 hejdy weźmiemy. Jeszcze minotały. Myślę, że z 2 minotały powinny wystarczyć. Troszkę ryfów. No i strzelających. Weźmiemy jeszcze na maksa. No, no i jakoś powinienem odeprzeć ten maksa. Zielony jeszcze nie został niestety wyeliminowany, ale już jest to w planie. Najgorzej jak będzie miał... Nie, nie, to nie jest taki... Czajoty, więc nie będziemy mieli. Chociaż my tej Ivy tutaj nie mamy zbyt wielkiej. Nie da się ukryć. Słaba jest.
Ale na pewno ma jeszcze jakiegoś bohatera i w ogóle coś na pewno mam. Trzeba sprawdzić tutaj. Liczba miast. Czyli zielony ma jakieś miasto jeszcze. Ja mam jedno miasto, więc zielony tylko ma miasto, a zamki, no to zamek chyba tylko czerwony ma jeszcze. To też na tym będzie trzeba pokazować. I odebrać ten zamek. Żebym go już znowu nie stracił. No i nie wiem, co by tutaj dalej. No może budujemy. Właściwie kupimy tutaj coś. To co mam stracić gotówki. Jok, Jok też jest właśnie w tyłce, z tego co pamiętam. A właśnie, tam jak wam mówiłem, będę nagrywał coś z Chaosa Trójki niedawno, no niebawem. Rozpocznę. Zielony został wyeliminowany. Definitywnie. Oto mam ten. Mamy tutaj jeden statek. Średnio po prostu. I nieco tam aktywnie. A, jeszcze zapomniałem całkowicie o tym. Tamtym gościu. Ale to mam niego już. Taką niespodziankę jakąś. Tu jest nasze miasto. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień i niespodzianka będzie tego. A ten tutaj musi znaleźć samego i go wyeliminować. Nie wiem czy z tą armią to właśnie nie chcę zrobić, bo armia jest słaba. Jeszcze nawet nie zaatakowała. Nieco ponad godzinę będzie. Tutaj pchniemy, no. Zerwa mi jakoś poszło. Czeka się nam przyda, ale wiem co teraz. Tutaj jest czerwony. No to czerwonego trzeba ewidentnie wyeliminować. No i... na tego zielonego. Tutaj jakąś pułapkę trzeba nastawić. No więc niestety nie stać mi nawet na jednego smoka. Pierwszy dzień i no to jeden smoczek legię. I tak ludzie widzą. Ten bohater tutaj jest wielki. O jest, tutaj zamek jest, nawet nie musimy szukać. Tylko pytanie, czy ma jeden zamek, czy więcej.
śpiewamy teraz. Liczba zamków, chyba jeden ma zamek. Zaraz zobaczymy, że zresztą jak nie przyjmiemy ten zamek. Ups. Nawet już ma wylotek numer. No i żółty sam poszedł już. Został wyeliminowany po prostu. A ja już tutaj się przygotowałem. Smoczka chciałem wypróbować. Ajaj, cieniutko. Ale smoka wypróbujemy na czymś innym, nie wiem. Co my tutaj możemy wypróbować? Możemy pójść na to. Ale dobrze, że takie zakręcia. Bez zakręcia, ale nie wiem, czy meteory, to jest niezłe. Wszystko chyba, co było do kupienia, kupił gościu. No i zajmijmy się co dzielić. Dobra. No a my ciśniemy na tego gościu, jest. Mamy też meteory, więc od razu wypróbujemy. Jedną właśnie meteorek. Ten meteorek, no nie wiem, co mi to wydaje, ale mógłby jeszcze nam coś tutaj wykonać. Dobra, i teraz jest tam czerwony, już się pojawi. Ma pewnie jakieś miasto. Chwilka, trzeba sprawdzić. Nie, no nic nie ma. No i tutaj jest jakiś gość, nie? Czerwony, no to musimy go poprać. Ale myślę, że z godziny już będę tam zaczął się, więc odcinek będzie długi, niestety.
No, nawet. Ete, tak? Nie mam jasno. Nie, już zęste. Inaczej cieszę się wydłużę. Archipelag starożytnych został podbity i przeszedł pod twe panowanie. Zaś na horyzoncie widać wielki, niezbadany i wrogi kontynent. Czy chcę rozpocząć następny scenariusz? Nie. No i to było w sumie na tyle w drugim odcinku. No, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Kto obejrzał do końca, niech napisze cokolwiek w komentarzu, na przykład, nie, że dotrwał albo coś. No coś może napisać. Dobra. Jeszcze tylko 6 scenariuszy nam tutaj zostało. No więc kończymy teraz ten odcinek. To by było na tyle. Na razie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.